Produkty spożywcze, które są powszechnie dostępne i które większość z nas ma na wyciągnięcie ręki, są nie tylko źródłem składników odżywczych samym w sobie, ale wiele z nich można stosować jako remedia na różne problemy zdrowotne. Jednym z takich produktów, który realnie może nam pomóc, jest ocet jabłkowy. Polecam go przede wszystkim osobom z podwyższonym cukrem we krwi. Mam tu na myśli m.in. osoby w stanie przed cukrzycowym i z cukrzycą typu drugiego. A to dlatego, że jest on wyjątkowo skuteczny w obniżaniu stężenia glukozy. Analiza sześciu badań naukowych z 2020 roku pokazała, że stosowanie octu jabłkowego pozwala obniżyć poziom cukru o około 15 mg na decylitr, co oznacza bardzo dobry wynik. Z kolei najnowsze wyniki badań opublikowane w listopadzie 2023 roku dowiodły, że spożywając ocet jabłkowy można oczekiwać redukcji poziomu cukru nawet aż o 20 mg na decylitr. Mało tego, badacze zauważyli, że ocet jabłkowy spowodował też obniżenie hemoglobiny glikowanej, czyli ważnego parametru stosowanego do oceny wyrównania cukrzycy i wynik ten świadczy o tym, że ocet jabłkowy działa we wspomnianym zakresie długoterminowo. Osobom zainteresowanym krótko powiem, jak to się dzieje, że ocet jabłkowy jest tak skuteczny w obniżaniu poziomu cukru. Otóż robi on to na kilku różnych płaszczyznach. Przede wszystkim hamuje on aktywność enzymów trawiennych, a więc z przewodu pokarmowego mniejszej ilości cukru są uwalniane do krwi. Do tego spowalnia opróżnienie żołądka, co wpływa na stabilizację poziomu glukozy w naczyniach krwionośnych. Poza tym ocet jabłkowy sprawia, że nasza wątroba i mięśni skutecznie wychwytują nadmiar glukozy z krwi, tym samym obniżając w niej jego poziom. Co więcej produkt ten hamuje procesy biochemiczne związane z produkcją glukozy w naszym ciele. Tak jak glukoneogeneza i glikogenoliza, za sprawą czego również prowadzi do obniżenia poziomu glukozy we krwi, aby skorzystać na działaniu octu jabłkowego, o którym przed chwilą powiedziałem, zaleca się spożywać go w ilości od 20 do 30 ml dziennie, czyli są to dwie lub trzy łyżki, przy czym taką ilość octu należy uprzednio rozpuścić w około jednej szklance wody i dopiero wtedy wypić. W celu poprawy smaku do takiej mikstury można dodać odrobinę soku z cytryny lub erytrytolu jako substancji słodzącej. Wspomnę też, że aby zwiększyć skuteczność działania octu jabłkowego można dodać do niego trochę cynamonu. Obszerne opracowanie naukowe z 2023 roku dowiodło, że regularne stosowanie tej przyprawy przez osoby z cukrzycą typu 2 również pozwala obniżyć poziom cukru we krwi i to nawet aż o 23 mg na decylitr. W podsumowaniu pracy, na którą się powołuje, jej autorzy napisali wprost, że cynamon ma potencjał wspomagający leczenie osób z cukrzycą typu drugiego. Proponuję więc, aby na porcję wody z octem dodać około 1 trzecią lub pół łyżeczki cynamonu. Kolejnym remedium na choroby jest olej z czarnuszki. Jego zalecam przede wszystkim osobom zmagającym się z problemami ze stawami. W literaturze fachowej znajdziemy szereg badań naukowych, które jednoznacznie dowodzą, że wystarczy stosować niewielkie ilości oleju z czarnuszki, aby zmniejszyć stan zapalny w stawach i złagodzić ból, a także zmniejszyć obrzęki i sztywność poranną stawów. Taki dobroczynny efekt został odnotowany zarówno w przypadku osób zmagających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, jak również z chorobą zwrotnieniową stawów. Wspomniane korzyści zdrowotne wynikają przede wszystkim z obecności w oleju z czarnuszki wyjątkowego składnika o nazwie Timochinon, który ma bardzo silne działanie przeciwzapalne. Bazując na przeprowadzonych badaniach można polecić stosowanie pół łyżeczki oleju z czarnuszki trzy razy dziennie, regularnie co 8 godzin. Przy okazji podzielę się z Państwem przepisem na prostą mieszankę, która może przynieść jeszcze lepszy efekt terapeutyczny w kontekście zdrowia stawów. A mianowicie olej z czarnuszki warto połączyć ze startym, świeżym imbirem lub imbirem w proszku. A to dlatego, że jak wykazali naukowcy, również imbir zmniejsza nasilenie choroby zwrotnieniowej stawów. Trzecim zaś składnikiem naszej mieszanki jest sok owocowy. Przy czym ja polecam zastosować niedosładzany sok żurawinowy, cierpki sok wiśniowy lub sok malinowy bez dodatku cukru. Wynika to z tego, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, składniki obecne w tych trzech sokach mają korzystny wpływ na stan naszych stawów. W celu sporządzenia prozdrowotnej mieszanki na stawy należy najpierw połączyć ze sobą pół łyżeczki startego imbiru z dwoma łyżkami wody. Następnie dodajemy do tego jedną łyżeczkę oleju z czarnuszki, trzy łyżki jednego z trzech podanych przeze mnie soków i ewentualnie odrobinę miodu lub cytryny do smaku. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, po czym tak przygotowaną mieszaninę od razu spożywamy. Polecam stosować ją dwa razy dziennie. Domowym, a zarazem skutecznym remedium na problemy zdrowotne jest również czosnek. Na dzisiejszej liście zamieściłem go z uwagi na jego działanie obniżające ciśnienie krwi, za sprawą którego jest bardzo pomocny osobom zmagającym się z nadciśnieniem tętniczym, czy ogólnie jest on dobry dla osób, które chciałyby uregulować swoje ciśnienie tętnicze. Analiza 12 badań dowiodła, że regularnie jedząc czosnek można oczekiwać obniżenia skurczowego ciśnienia krwi o 8 mm supartęci i rozkurczowego ciśnienia średnio o 5,5 jednostki. I zwrócę uwagę, że jest to bardzo wysoka skuteczność działania. Zresztą sami eksperci wskazują, że za sprawą takiej skuteczności można zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych nawet aż o 40%. Badacze uważają, że czosnek jest wysoce bezpiecznym środkiem wspomagającym leczenie nadciśnienia tętniczego, co jak przed chwilą powiedziałem przekłada się na wiele korzyści dla naszego układu krążenia. W celu odniesienia wspomnianych korzyści zdrowotnych dobrze jest spożywać od jednego do dwóch ząbków czosnku dziennie. Przy czym tu muszę podkreślić, że czosnek należy spożywać w formie rozdrobnionej, ponieważ dopiero wtedy dochodzi do aktywacji składników dobroczynnych w nim obecnych. Od razu też powiem, że dobrym rozwiązaniem będzie połączenie czosnku z burakami. A to dlatego, że również i one wykazują działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi, co zostało potwierdzone w literaturze naukowej. Taki efekt wynika z tego, że buraki zawierają w swoim składzie nieorganiczne związki azotu, które po spożyciu powodują produkcję tlenku azotu, który z kolei rozszerza nacznia krwionośne i zmniejsza ich sztywność. To z kolei powoduje właśnie korzystne obniżenie ciśnienia krwi. W mojej ocenie czosnek i buraki warto połączyć w postaci tartych buraczków z dodatkami. I teraz podam Państwu swój przepis. Otóż będziemy potrzebowali trzy buraki, trzy ząbki czosnku, kilka sztuk orzechów włoskich, dwie łyżki natki pietruszki, dwie łyżki oliwy i opcjonalnie jedną łyżkę octu jabłkowego. W celu przygotowania buraczków z czosnkiem należy krótko podgotować buraki, a następnie obrać je ze skórki i zetrzeć na tarce. Opcjonalnie można też wykorzystać buraki surowe. Dalej czosnek przyciskamy przez praskę za śpietruszkę i orzechy siekamy. Całość ze sobą łączymy, dodajemy oliwę oraz ocet, a także odrobinę pieprzu i cukru do smaku, po czym dokładnie mieszamy i gotowe. Innym, wysoce zdrowym, a zarazem domowym rozwiązaniem na szereg różnych dolegliwości jest sok z cytryny. Wspominam o nim, ponieważ połączenie soku z cytryny z wodą jest bardzo pomocne w obniżeniu stężenia kwasu moczowego we krwi. Naukowcy potwierdzili, że stosowanie takiej niedosładzanej lemoniady pozwala zredukować kwas moczowy nawet aż o 1,3 mg na decylitr, co oznacza bardzo dobry wynik. Jest to bardzo ważne z dwóch względów. Po pierwsze, z hiperurykemią, czyli podwyższonym kwasem moczowym, zmaga się średnio co piąta osoba, czyli jest to problem dość powszechny. Po drugie zaś wysoki poziom kwasu moczowego jest przyczyną pojawienia się wielu chorób, a to głównie dlatego, że powoduje on przewlekły stan zapalny w naszym organizmie. Według literatury fachowej podwyższony kwas moczowy sprzyja rozwojowi m.in. dny moczanowej, czyli choroby stawów, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, stłuszczenia wątroby, a także cukrzycy typu drugiego. Tu jako ciekawostkę powiem, że w badaniu na którym się powołuje jego autorzy wykazali, że osoby o wysokim poziomie kwasu moczowego są nawet dwukrotnie bardziej zagrożone pojawieniem się wspomnianej cukrzycy. Poza tym muszę też podkreślić, że podwyższony kwas moczowy zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 45%. Z wymienionych powodów, jeśli zrobili sobie Państwo badanie krwi i wyszło, że kwas moczowy jest podwyższony, czyli wynosi powyżej 5 mg na decylitr, to warto sięgnąć właśnie po lemoniadę. W celu sporządzenia takiej prozdrowotnej lemoniady wystarczy połączyć sok wyciśnięty z dwóch cytryn z dwoma litrami wody i optymalnie by było, aby taką lemoniadę stosować regularnie przez kilka tygodni. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. W przypadku, gdy złapie nas przeziębienie lub grypa, to warto z kolei sięgnąć po sok z owoców czarnego pzu. A to dlatego, że składniki w nim obecne, w tym przede wszystkim antocyany, blokują wnikanie wirusów do komórek naszego ciała i w ten sposób mogą zahamować rozwój infekcji wirusowej. Owoce czarnego bzu od dziesiątek lat są stosowane jako sposób na wzmocnienie odporności. Jak się jednak okazuje, ma to swoje umocowanie w literaturze naukowej. A mianowicie przeprowadzone badania pokazują, że spożywanie owoców czarnego bzu pomaga skrócić czas trwania, jak również nasilenie przeziębienia oraz grypy. Sok z owoców czarnego bzu polecam stosować w ilości dwa razy dziennie po 25 ml. Przy czym jeśli dla kogoś z Państwa jego smak i aromat będą zbyt mocne, to można rozcieńczyć go wodą. Aby zwiększyć potencjał zdrowotny soku z owoców czarnego bzu w zapobieganiu przeziębienia lub wspomagania jego leczenia, w mojej ocenie warto dodać do niego sproszkowaną dziką róże, która jest doskonałym naturalnym źródłem witaminy C. Przeprowadzone badania pokazały wprost, że np. dostarczanie wysokich ilości wspomnianej witaminy zmniejsza nasilenie objawów przeziębienia średnio o 15%, jak również skraca czas ich trwania. Z tego też względu optymalnym będzie dodanie jednej łyżeczki sproszkowanej dzikiej róży na jedną porcję soku z czarnego bzu. Kolejnym z domowych remediów na problemy zdrowotne, które możemy sobie samodzielnie przygotować z ogólnodostępnych produktów jest kisielniany. On pomoże przede wszystkim w złagodzeniu dolegliwości bólowych towarzyszących osobom z nieżytem lub wrzodami żołądka. Poza tym klej na bazie nasion lnu pomaga też zmniejszyć ból gardła. Wynika to z tego, że po zaparzeniu nasion lnu powstaje śluz, który pokrywa błony śluzowe przełyku i żołądka, za sprawą czego działa na nie ochronnie. Przy czym ja polecam przygotować bardziej skuteczną wersję kisielu lnianego. Czyli jest to klejk sporządzony nie na bazie samej wody, a na paru z kwiatów rumianku. Taka modyfikacja wynika z tego, że rumianek wykazuje działanie przeciwzapalne, w tym łagodzi zapalenie w obrębie błon śluzowych. Ponadto działa on przeciwskurczowo na mięśnie gładkie jelit, co również przynosi dodatkową ulgę. W celu przygotowania kisielu lnianego na bazie rumianku należy najpierw przygotować napar z rumianku poprzez zalanie jednej łyżki kwiatów jedną szklanką wrzątku i pozostawienie całości pod przykryciem na około 5 minut. Po tym czasie napar należy przecedzić i połączyć z nasionami lnu. Gdy nasiona napęcznieją, wówczas całość spożywamy. Jeśli chodzi o domowe rozwiązania, to pewne zastosowanie możemy znaleźć też dla sody oczyszczonej. Myślę, że większości z państwa kojarzy się ona jako zamiennik proszku do pieczenia. Warto jednak mieć świadomość, że może być ona również pomocna w przypadku pojawienia się refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli cofania się kwaśnej treści pokarmowej do przełyku, któremu towarzyszy zgaga. Należy bowiem wiedzieć, że soda oczyszczona charakteryzuje się zasadowym pH, za sprawą czego może zneutralizować wspomnianą kwaśną treść pokarmową. W ten sposób łagodzi ona zgagę, czyli uczucie pieczenia w przełyku. Tu jednak muszę podkreślić, że jest to rozwiązanie doraźne, którego nie powinniśmy nadużywać i stosować regularnie. A to dlatego, że zbyt częste stosowanie sody oczyszczonej może naślać dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Poza tym soda oczyszczona nie leczy choroby refluksowej przełyku i nie usuwa przyczyny tego schorzenia, a jedynie pozwala częściowo złagodzić jego objawy. Aby doraźnie sobie pomóc w przypadku zgagi, należy rozpuścić pół łyżeczki sody w jednej szklance wody. Przy czym bardzo istotne jest to, aby tak sporządzony roztwór sody oczyszczonej spożywać małymi porcjami i nie należy robić tego na pełny żołądek. Skoro jesteśmy przy temacie sody oczyszczonej, to od razu jako ciekawostkę też powiem, że można ją wykorzystać jako środek do higieny jamy ustnej. Jednak nie mam tu na myśli tego, aby ją stosować w celu szczotkowania zębów, a w formie płynu do płukania ust. Sprawdzi się ona z tego względu, że podnosi pH jamy ustnej, co skutkuje ograniczeniem rozwoju bakterii próchnicotwórczych, takich jak np. Streptococcus mutans. Literatura fachowa z 2017 roku jednoznacznie pokazuje, że soda oczyszczona podnosi pH śliny i w ten sposób pomaga zapobiegać próchnicy, hamuje demineralizację szkliwa i erozję zębów, jak również może być pomocna w łagodzeniu nadwrażliwości zębów. Eksperci wskazują, że roztwór sody oczyszczonej sprawdzi się jako alternatywa dla dostępnych w sprzedaży płynów do płukania jamy ustnej. Aby przygotować sobie taki roztwór, należy rozpuścić dwie łyżeczki sody oczyszczonej w jednej szklance ciepłej wody. Na liście zamieściłem również rozwiązanie dla osób, które zmagają się z zaparciami. Aby rozruszać nasze jelita, warto sięgnąć po fermentowane produkty mleczne, w tym kefir, jogurt, maślankę czy mleko acidofilne. Przy czym jeśli nasz wybór padnie na jogurt, to najlepiej wybrać jogurt naturalny zawierający nie tylko bakterie jogurtowe, ale który to jednocześnie jest wzbogacony w bakterie probiotyczne, w tym np. w bakterie z rodzaju bifidobakterium. Przeprowadzone badania dowodzą, że włączenie do diety fermentowanych produktów mlecznych pomaga przyspieszyć pasaż jelitowy, zmniejszyć zaparcia, zmiękczyć konsystencję stolca, a także złagodzić ból brzucha i wzdęcia. Aby jednak osiągnąć jeszcze bardziej zadowalający efekt, to dobrze jest do takiego jogurtu dodać inulinę. Inulina to naturalny prebiotyk z grupy fruktooligosacharydów, który jest pozyskiwany z topinamburu, zaś w sprzedaży występuje głównie w postaci białego proszku. Przeprowadzone badania pokazały, że włączenie inuliny do diety zwiększa częstotliwość oddawania stolca, a tym samym jest to dobry środek na powracające i przewlekłe zaparcia. Od siebie polecam, aby do jednego opakowania jogurtu naturalnego dodać jedną lub dwie łyżeczki inuliny. Z uwagi, że jest to składnik dobrze rozpuszczalny w wodzie, to nie ma problemu z jego dozowaniem i wystarczy go po prostu wymieszać z jogurtem lub innym produktem mlecznym. Wiele produktów, z którymi mamy styczność na co dzień, można z powodzeniem wykorzystać jako remedium na różnego typu dolegliwości. Takich prozdrowotnych rozwiązań możemy wymienić o wiele więcej. I korzystając ze sposobności, zapraszam Państwa do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam o naturalnych remediach na problemy ze stawami. Poza wspomnianym dzisiaj olejem z czarnuszki istnieje szereg innych praktyk, które również mogą okazać się pomocne. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.